Boże Narodzenie, o którym wiemy chyba najwięcej i najlepiej, bo to jest po Pasze, po Wielkanocy, pierwsze święto chrześcijańskie. Świętujemy go od 325 roku. I ta ikona próbuje zobrazować tak naprawdę wszystko, o co chodzi w naszym świętowaniu. Widzimy właściwie cały świat, który w takiej dziwnej radości poprzez te góry wystrzelone ku niebu unosi się ku hemisferze, skąd wyłania się ten promień kierujący się do Chrystusa Nowonarodzonego. Ale co dziwne, Nowonarodzony Chrystus znajduje się w centrum kompozycyjnym tej ikony, ale to centrum kompozycyjne jest w ciemnej, czarnej dziurze, właściwie w wyłomie skalnym, w którym on leży niczym w grobie. To nie jest żłobek, on jest zawinięty tak, jak będzie owinięty Chrystus po swoim ukrzyżowaniu w momencie, kiedy składano tego Chrystusa do grobu. Bo przychodzi siemię, Chrystus, który do tej ciemności zostaje wrzucony. Jednocześnie jest zakwasem, poprzez którego cały ten świat właśnie potrafi zwrócić się ku niebu, tak jak na tej ikonie te góry. I widzimy obok niego matkę, która też wydawałoby się dziwnie nie patrzy na niego, nie jest do niego zwrócona. Leży na tym purpurowym posłaniu, jak purpura to był kolor cesarski i po Soborze Efeskim Matka Boża była kojarzona z tą godnością cesarską, oczywiście godnością duchową. Ona leży po porodzie na tej purpurze, a jednocześnie nie spogląda na swojego syna, tylko jest odwrócona i jakby zamyślona, opierając policzek o rękę, tak jak będzie kiedyś stało pod Golgotą. I to jest jedna z charakterystycznych cech ikony w ogóle. Ikona próbuje pokazać nie ten moment historyczny, nawet jeżeli on miał miejsce w historii, jak przyjście Chrystusa na świat, tylko syntezę tego, co będzie się działo z tym człowiekiem przychodzącym, Bogo-człowiekiem przychodzącym na świat. Ona już wie, że będzie ukrzyżowanie, ona już wie, że będzie śmierć i że będzie zmartwychwstanie i próbuje to wszystko zobrazować w jednym momencie. I dlatego jest symultaniczna, wszystko się dzieje jednocześnie. Widzimy w lewym rogu, jak podążają za gwiazdą mędrcy czy królowie w różnych tradycjach. Widzimy, jak Chrystus, który leży w tym grobie, otoczony przez zwierzęta, bo poznali swojego Pana i zwierzęta, które mieli symbolizować narody pogańskie i naród izraelski. I Chrystusa, którego w tym samym momencie kąpią w takim kielichu przypominającym i zapowiadającym właściwie chrzest wszystkich wiernych, a jednocześnie Eucharystię, w którym znajdzie się także ciało Chrystusa. I jednocześnie w tym samym momencie w lewym dolnym rogu widzimy zamyślonego, pochylonego Józefa, który malarz próbuje pokazać naszą rozterkę wobec tak niezwykłego wydarzenia i takiego cudu, jakim jest przyjście Boga człowieka na świat. Akatyst, który śpiewano z okazji świąt zwiastowania i Bożego Narodzenia, mówi o tym tak. Falami sprzecznych myśli, szarpany jak burzą, chwiał się i gubił Józef, bacząc na ciebie dotąd nietkniętą od męża, snuł ciemny domysł o tajemnym związku, a nie naganna, lecz pouczony od Ducha Świętego zawołał Alleluja. To są rozterki człowieka wobec wszystkiego, co nas przerasta. To są rozterki Józefa wobec tego, czego jest świadkiem. A Maria nie patrzy na Chrystusa nie tylko dlatego, że wie już o Golgocie w jakimś sensie, ale dlatego też, że próbuje uzmysłowić sobie tę prawdę o tym, że jej mały syn jest także Bogiem, jej Stwórcą, co potem zobaczymy na ikonach na przykład zaśnięcia Matki Bożej, kiedy już Chrystus weźmie ją na swoje ręce. Widzimy pasterzy, którzy przychodzą, by oddać pokłon. Widzimy aniołów, którzy zwiastują pasterzom albo po prostu grają i chwalą to wydarzenie i to wszystko dzieje się w takiej okrągłej, właściwie ciągle przed naszymi oczami krążącej kompozycji, która zawsze swoim centrum będzie miała Chrystusa przychodzącego po to, żeby z tego grobu wyprowadzić większą radość niż nawet radość Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że kolorystyka ikony Rublewa też usiłuje nadążyć za tą prawdą i swoimi kolorami ją potwierdzić.